Jak do tej pory było z twoimi występami na torze we Wrocławiu? Ile razy miałeś okazję tam jeździć i jak się czułeś, kiedy już na stadionie olimpijskim się pojawiałeś? Kurczę, tak naprawdę chyba dwa razy byłem na stadionie we Wrocławiu jeździć. Raz to było na U24. I znaczy pierwszy raz to było w ogóle jak pierwszy mój sezon, odkąd jeździłem w lidze, to miałem 16 lat, wtedy to były DMPJ-ty we Wrocławiu. No i w zeszłym roku U24 i to było chyba tyle. To nie za bogato. Ciężko zawsze jest trafić na Wrocław z zawodami młodzieżowymi. Czy... Okay. Dużo nauki przed tobą, krótko mówiąc. Dużo nauki, dokładnie. Gdzieś tam dużo tej jazdy nie było na tym torze na pewno, ale myślę, że sobie poradzimy. Fajny, duży tor do ścigania. Bardzo zbliżony do tego w Ostrowie, więc myślę, że będzie ok. Ty sobie układasz w głowie, jakie wyniki by cię zadowoliły? Punktowanie na jakim poziomie w PGE Ekstralidze byłoby twoim sukcesem? No mamy gdzieś tam cele założone. Gdzieś tam też bym nie chciał do końca zdradzać tych celi, jakie mam, żeby tam potem niech ktoś nie rozliczał, że mówiłem tak, a było tak, więc to sobie zostawię dla siebie. No plany na pewno mamy duże i dużo mamy pracy do wykonania. Myślę, że nam się to uda, ale zobaczymy, co sezon pokaże. Co poza ligą? Jakie masz plany indywidualne na ten sezon? Co chciałbyś osiągnąć? Czy myślisz może też o jakichś startach w ligach zagranicznych? Jak będzie w ogóle twój kalendarz startów wyglądać? No bardzo mocno szukałem Szwecji, jak jeszcze miałem być w Ostrowie, jak się okazało, że jednak będzie to Wrocław, no to gdzieś jestem troszeczkę spokojniejszy na razie, bo jest U24, więc to też troszeczkę ratuje, ale Szwecji dalej gdzieś szukamy, żeby było jakiegoś dobrego, fajnego klubu, ale to myślę, że gdzieś z początku sezonu powinno się dopiero okazać, czy ta Szwecja będzie, czy też jej nie będzie. Jeszcze na koniec jedno pytanie o Ostrów. Co sądzisz o szansach drużyny z Ostrowa na awans do Ekstraligi już bez ciebie w składzie? Drużynę znasz doskonale, została ona przedstawiona już wiele, wiele tygodni czy miesięcy temu. Jak ty to oceniasz, że Ostrów jedzie do Ekstraligi? No myślę, że mają spore szanse. Tam gdzieś myślę, że moje odejście tam... gdzieś nie osłabiło dużo drużyny, bo jest też bardzo dużo młodych chłopaków w szkółce, którzy naprawdę się dobrze rozwijają i myślę, że też nie ma od nich co wymagać na początku, że gdzieś tam będą punktowali po 10 punktów. Życzę im tego z całego serca, ale są młodzi i myślę, że na pewno godnie sobie poradzą i też będzie fajne ściganie.